Czy zna pani panią Katarzynę, zna pani jej historię, czy wie pani, jak jej partner traktował ją i traktował dzieci? Tak, znam. Proszę coś powiedzieć. No traktował Kasię źle, często ją bił, dzieci również. Czyli to nie było jednokrotne? No na pewno nie. Ja z tego co wiem i widziałam ją, to była dwa razy pobita bardzo. A z tego co mówiła, to często to robił w domu. A dwa razy pobita w jakich okolicznościach pani ją widziała? Bo przyszła do mnie do pracy. W ten dzień, w którym była pobita, była posiniaczona, twarz pobita. Potem dwa razy ją widziałam w takim stanie, że była pobita naprawdę. No twarz miała zmasakrowaną. Boi się tego byłego partnera? Czy bała Proszę? Się? Bała się, boi na się. Pewno się bała, na pewno się bała i boi się do tej pory, bo przecież cały czas mówił, że jej utnie głowę i wsadzi do czarnego wora. Powtarza to zresztą nawet do innych swoich znajomych i do ludzi. A czy w stosunku do dzieci też był agresywny? Oczywiście, że był agresywny. Przecież Wiktoria, starsza jej córka, może to potwierdzić. I słyszała wszystkie te rzeczy, które on robił i widziała. A na czym ta agresja polegała? Na czym agresja? Kopał dzieci, bił, wyzywał. Generalnie źle je traktował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Gdyby coś, to proszę dzwonić.